Ja nie wiem, co mam kurwa zrobić, ty! Nie chcę się dach zamknąć, kurwa! Lekkomyślny kierowca poprzedzający autora nagrania podjął wyjątkowo ryzykowny manewr wyprzedzania mimo wyraźnie ograniczonej widoczności. Wyprzedzanie na czołówkę, które mogło zakończyć się katastrofalnie, wyraźnie wystraszyło prowadzącego, który musiał nagle reagować, aby uniknąć kolizji. Na tym nagraniu widzimy kierowcę, który bezmyślnie i bez żadnych skrupułów przejeżdża na czerwonym świetle. Być może wierzy w zasadę na czerwonym muszę, bo się uduszę, która nie tylko jest absurdalna, ale też niesamowicie niebezpieczna. Nieostrożny kierowca czarnego pojazdu bezceremonialnie zajechał drogę autorowi nagrania, zmuszając go do gwałtownego zjazdu na prawy pas, aby uniknąć bezpośredniego zderzenia. Autor musiał wykazać się nie lada refleksem, by nie doszło do kolizji. Nierozsądny taksówkarz wyraźnie się spieszył, co skłoniło go do podjęcia decyzji o przejechaniu na czerwonym. Tego rodzaju zachowanie stawia pod znakiem zapytania jego profesjonalizm. Czy naprawdę uważał, że kilka sekund opóźnienia warte jest ryzykowania życia? Nagranie z trzypasmowej drogi pokazuje zaskakującą sytuację, w której kierowcy uporczywie trzymają się lewego i środkowego pasa, pozostawiając prawy pas całkowicie pusty. Wydaje się, że zapomnieli, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny, a jazda lewym pasem jest tylko do wyprzedzania. Prawy pas nie parzy. Prawy pas puściutki, ale kurna, prawy to lawa. Tak jeżdżą w Warszawie na obwodnicy. Po co na prawy? Po co jechać prawy? Lewy środkowy najlepszy, nie? Sami zobaczcie, ja prawym jadę szybciej, delikatnie szybciej niż ci na środkowym. Nieprzyjemna sytuacja ukazuje wężyk samochodów, które pomimo zielonego światła nie mogą ruszyć, ponieważ inni kierowcy zlekceważyli czerwone światło i zablokowali skrzyżowanie. To wygląda tak, jakby w mieście ogłoszono konkurs na najbardziej beztroskiego kierowcę. Nierozsądny kierowca zatrzymał się na środku drogi, blokując możliwość przejazdu prawym pasem. Nie włączył świateł awaryjnych ani nie ustawił trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości, co stwarzało dodatkowe niebezpieczeństwo. Nagranie ukazuje sytuację, w której nieostrożny kierowca próbuje wymusić pierwszeństwo na autorze, zmuszając go do nagłego hamowania. Może chciał przetestować nie tylko hamulce, ale i nerwy innych uczestników ruchu drogowego. Nierozważny kierowca crossa postanowił przejechać przez jezdnię na jednym kole, co wyglądało efektownie, ale niestety było skrajnie nieodpowiedzialne. Takie popisy są dobre na torze wyścigowym, nie na publicznej drodze. Złośliwy kierowca Seata postanowił zajechać drogę nagrywającemu w sposób, który sugeruje, że był w złym humorze. Może ktoś nadepnął mu na odcisk i postanowił wyładować frustrację na innych kierowcach. Autor nagrania podczas podróży na słabo oświetlonej drodze spotkał niespodziewanego gościa – sowę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a sytuacja mogła skończyć się nieprzyjemnie. Bezmyślny kierowca staranował rogatki i wjechał na torowisko, nie zwracając uwagi na widoczną blokadę. Od bliskiego spotkania z pociągiem dzieliła go zaledwie sekunda. Kierowca białego pojazdu wymusił pierwszeństwo na autorze nagrania, całkowicie ignorując jego obecność. Takie zachowanie nie tylko pokazuje brak szacunku dla innych uczestników ruchu, ale również stwarza realne zagrożenie na drodze. Kierowca białego pojazdu poruszał się po pasie awaryjnym, jakby to był normalny pas ruchu. To jego prywatna autostrada, czy może po prostu zapomniał, do czego służy pas awaryjny. Nierozważny kierowca przejechał przez linię ciągłą i przejście dla pieszych, wyprzedzając w niedozwolonym miejscu. Być może miał awersję do przepisów ruchu drogowego lub po prostu czuł się zbyt pewnie za kierownicą. Nagrywający spotkał bezmyślnego chłopaka, który mimo braku przejścia dla pieszych przebiegł przez jezdnię. Takie zachowanie jest nie tylko niebezpieczne, ale i nieodpowiedzialne. Kamerka samochodowa zarejestrowała wymuszenie pierwszeństwa na autorze nagrania. Niektórzy kierowcy chyba zapominają, że nie są sami na drodze i że istnieją zasady, których trzeba przestrzegać. Lekkomyślny kierowca wyprzedzał na czołówkę, co mogło zakończyć się tragicznie. Być może brakowało mu adrenaliny w życiu codziennym, więc postanowił poszukać jej na drodze. Nieprzepisowy kierowca przystąpił do manewru wyprzedzania pomimo widocznej podwójnej linii ciągłej. Takie zachowanie nie tylko łamie przepisy ruchu drogowego, ale również stwarza poważne zagrożenie dla innych uczestników. Bezmyślna kobieta wtargnęła na jezdnię bez wcześniejszego rozglądnięcia się, narażając siebie i swojego psa na niebezpieczeństwo. Takie nieodpowiedzialne zachowanie pokazuje, jak ważne jest zachowanie ostrożności w przechodzeniu przez ulicę, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
Na nagraniu widzimy nierozsądnego kierowcę pojazdu dostawczego, który przystąpił do manewru wyprzedzania pomimo widocznego torowiska. Tego rodzaju zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne, ponieważ może prowadzić do poważnych kolizji z pojazdami szynowymi, które mają pierwszeństwo. Widoczny na nagraniu kierowca najwyraźniej uznaje zasadę: przed innymi muszę, bo się uduszę. Jak inaczej można zinterpretować jego zachowanie polegające na wymuszaniu pierwszeństwa i niebezpiecznym wyprzedzaniu? Nierozsądny kierowca zlekceważył znak stopu i wymusił pierwszeństwo na autorze nagrania. Takie lekceważenie podstawowych zasad ruchu drogowego jest przypisem na katastrofę. W takich sytuacjach łatwo o poważny wypadek, którego można było uniknąć, przestrzegając przepisów. Kierowca czerwonego pojazdu zajechał drogę nagrywającemu, wjeżdżając na jego pas bez ostrzeżenia. Jego lekkomyślność i brak sygnalizacji mogły skończyć się tragicznie. Bezmyślny kierowca z pasa przeznaczonego do skrętu w lewo skręcił w prawo, wyraźnie się spiesząc. Tego typu manewry są nie tylko nielegalne, ale również skrajnie niebezpieczne. Jeden niewłaściwy ruch mógłby doprowadzić do poważnej kolizji. Lekkomyślny kierowca jechał przez miasto w nocy bez świateł, być może chcąc zaoszczędzić na energii, zapominając, że nie jedzie Teslą. Jazda bez świateł to skrajna nieodpowiedzialność, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Wideo pokazuje nierozważnego chłopaka, który postanowił poruszać się na hulajnodze po jezdni. Tego typu zachowanie jest niebezpieczne zarówno dla niego, jak i dla kierowców, którzy mogą go nie zauważyć na czas. Hulajnoga na jezdni to proszenie się o kłopoty. Na nagraniu widzimy, jak po słabo oświetlonej jezdni porusza się ledwo widoczny rowerzysta. Mężczyzna nie zadbał o odpowiednie odblaski na rowerze ani na ubraniu. Lekkomyślny prowadzący w chamski sposób wymusił pierwszeństwo na kierowcy poprzedzającym autora nagrania. Takie agresywne i nieuprzejme zachowanie jest nie tylko irytujące, ale również niebezpieczne. Wymuszanie pierwszeństwa to prosta droga do kolizji. Kierowca pojazdu dostawczego przejechał przez linię ciągłą, aby wyprzedzić inne pojazdy. Jego ignorancja przepisów ruchu drogowego mogła skończyć się tragicznie. Kierowca czarnego pojazdu skorzystał z pasa awaryjnego, aby przejechać szybciej przez zatłoczoną autostradę. Jego nieodpowiedzialne zachowanie pokazuje, jak niektórzy kierowcy lekceważą zasady ruchu drogowego. Pasy awaryjne są przeznaczone do sytuacji awaryjnych, a nie do omijania korków. Niecierpliwy kierowca po krótkim oczekiwaniu postanowił przejechać na czerwonym świetle. Tego typu zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Przejeżdżanie na czerwonym świetle to przepis na katastrofę, zwłaszcza w ruchliwych miejscach. Na nagraniu widzimy, jak pomiędzy pojazdem ciężarowym a samochodem nagrywającego dochodzi do kolizji. Autor nagrania powinien ustąpić pierwszeństwa kierowcy większego pojazdu? Nierozsądny kierowca w nocy porusza się bez świateł, prawdopodobnie uznając, że latarnie świecą wystarczająco jasno. Brak świateł znacznie obniża widoczność pojazdu i zwiększa ryzyko kolizji. Materiał przedstawia wykroczenie polegające na przejechaniu na czerwonym świetle. Przejeżdżanie na czerwonym świetle to jedna z głównych przyczyn poważnych wypadków drogowych. Nierozsądny kierowca zdecydował się na przejazd po chodniku oraz przejściu dla pieszych. Chodniki i przejścia są przeznaczone dla pieszych, a nie dla samochodów. Na widok żółtego światła kierowca białego pojazdu dynamicznie przyspieszył, próbując zdążyć przed zmianą koloru. Niestety, zamiast tego przejechał na czerwonym świetle. Tego typu brawurowa jazda jest niezwykle niebezpieczna, a próba przemknięcia przez skrzyżowanie może skończyć się poważnym wypadkiem. Pamiętajmy, że światła sygnalizacyjne są tam po to, by chronić wszystkich użytkowników dróg. Na nagraniu możemy zauważyć, jak kilku kierowców ślepo podążających za poprzednikami przejeżdża na czerwonym świetle. To zjawisko śmiało możemy nazwać plagą daltonistów, gdzie jeden błąd prowadzi do serii nieodpowiedzialnych decyzji. To doskonały przykład na to, jak ważne jest samodzielne myślenie i przestrzeganie przepisów, niezależnie od tego, co robią inni. Kierowca czarnego pojazdu wymusił na nagrywającym pierwszeństwo, zmuszając go do gwałtownego hamowania. Takie agresywne manewry są nie tylko irytujące, ale również skrajnie niebezpieczne. Ostatnie nagranie w dzisiejszym zestawieniu przedstawia nieprzyjemną sytuację, w której autor nagrania znalazł się z powodu uszkodzonego dachu. Całe auto zostało zalane od środka, co pokazuje, jak nieprzewidywalne i frustrujące mogą być problemy techniczne. Ja nie wiem, co mam kurwa zrobić, ty! Nie chce się dach zamknąć, kurwa! Ja pierdolę, nie? No to kozak.